Dobry wieczór, bądź dzień dobry. Siemaneczko, witajcie ludziska z tej strony, Altair. Witam was w kolejnym odcinku z drugiej części przygód Kate Walker, jak i jej podopiecznego blaszaka o imieniu Oscar. Jesteśmy teraz wraz z Hansem Wollerbergiem, którego szkoliliśmy przez całą pierwszą część w mieście o nazwie Romansburg. Prawie zapomniałem nazwę. Teraz pytanie, mamy naprawić chyba, znaczy spróbować naprawić ten sprzęt do tego, by węgiel posypać do naszego pociągu, byśmy mogli kontynuować podróż, więc nie wiem jak to zrobimy, ale najpierw cukierki smakowały? Niezłe. Pogadajmy z Malką. Masz coś ciekawego do powiedzenia jeszcze, młoda kobieto? Masz jakąś rodzinę, Malko? Jestem już duża i radzę sobie sama. Hej, nie denerwuj się, to tylko pytanie. Oczywiście mam rodzinę, mam pana Sirkosa. On się mną zajmuje, bo moja mama umarła. A to słabo. A, rozumiem. Nie, nic nie rozumiesz. Ty na pewno jesteś bogata i masz wielu przyjaciół w Ameryce. Więc co ty tu robisz, Kate? Nie wiem. Jestem setki kilometrów od domu i nawet nie wiem, dokąd jadę. Chyba zwariowałam. Ale Kate, ale na ziemi jest wielu ludzi, którzy nie wiedzą, dokąd jadą. I oni też są szaleni. Tak naprawdę to jadę na Syberię. Czy to dla ciebie dobry cel? Jeśli kiedyś wrócisz do Ameryki, musisz mnie zabrać ze sobą, Kate. Powiedz mi, czy pan Sirkos jest dla ciebie miły? Tak, nawet bardzo. Jesteśmy przyjaciółmi. Czy on od dawna tu mieszka? Kiedy przyjechałyśmy tu z mamą, pan Sirkos zajął się nami. To było bardzo dawno temu. Okej. Nie wiesz, kto mógłby mi pokazać, jak działa maszyna do węgla? Nie, to stara maszyna, Kate. I ona cuchnie. Nie ma nikogo, kto wiedziałby, jak działa tamta maszyna? Na pewno nie pan Sirkos. On jest za niski i nie sięgnie do przycisku. Bracia Burkow na pewno wiedzą. Oni wiedzą wszystko. Ale ja ich nie lubię. Oni są okropni. Czy znasz wyspę o nazwie Syberia? Tak. Opowiadają o niej w bajkach dla dzieci. Ona jest daleko i na pewno wcale jej nie ma. Z tego, co słyszałam, są tam pola porośnięte błękitną trawą, dokąd wzrok nie sięgnie. I jeszcze mamuty. To nieprawda. Trawa jest zielona albo żółta jesienią. Błękitna trawa jest głupia. Tak czy inaczej, mnie się podoba. Ty naprawdę jesteś dziwna, Kate. Ale cię lubię, jeszcze na końcu powinno być. A dlaczego uważasz, że oni są źli? Bracia Burgow są kłamcami i złodziejami. Są okropni i cuchną, zwłaszcza ten mały, co chodzi jak pingwin. Nie możesz wyśmiewać się z ludzi, Malko. Ten wielki nie jest taki straszny, ale za to głupi. Wielki, tępy Yuki. Hej. Mam nadzieję, że bracia Burgow mi pomogą. Czemu nie? Są tak samo brudni i cuchnący jak maszyna, którą chcesz naprawić. Zobaczę, co z tego będzie dalej. Dzięki, Malko. Jak chcesz, Kate. Tylko gdzie ich znajdę? Coś jest? Też coś jest, kurde. Taki wybór, że... A tu już nic... A, dobra, obraz się przesuwa, okej. Dobra, i wszystko jasne. Chyba oni. Co znowu mały i głupi. Zamknij się, ty durna kupo sadła, albo się z tobą policzę. O co chodzi? Miłego dnia. W czymś panience pomóc? Nazywam się Kate Walker. Dopiero co przyjechałam. Takie śliczne maleństwo i tak daleko od domu. Skąd jesteś, perełko? Z Nowego Jorku. Z Nowego Jorku, he? Ha, ha, ha!
Cóż, ja nigdy... Podróżujesz sama? Nie, nie, z dwoma przyjaciółmi. Przyjechałam pociągiem. To dobrze, to dobrze. Już mnie przeraża ten typ trochę. Wygląda na to, że podajnik węgla jest zepsuty. Pewnie masz rację. Często się psuje. O tak! Może wiecie, jak ją naprawić? Nalej trochę benzyny. I to wszystko do czerwonego kanistra stojącego obok maszyny. Dzięki za radę. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie wiecie, gdzie jest benzyna? Tuż obok podajnika węgla. Przyjechałam pociągiem i... Widzieliśmy. Ja i mój brat. Nie zły. Naprawdę. To na pewno nie jedna z tych rosyjskich puszek. Zobaczcie, irytujący ma już ten śmiech, naprawdę. Ładny pociąg. Ładny, ładny. To prawda. Należy do jednego z moich przyjaciół. To chyba bogaty przyjaciel, co? Nie bardzo. Zbudował ten pociąg, by dojechać do żeby zrealizować swoje marzenie. Marzenie, powiadasz? Ciekawe. A jakie to marzenie wymaga zbudowania takiego pięknego pociągu, co? Jeśli wolno spytać. To marzenie z dzieciństwa. No powiedz coś więcej, powiedz. Wy chyba nie macie ochoty mi pomóc. Temu nie zaprzeczę, kwiatuszku. Żegnam. A teraz do widzenia. Jaka menda. Dobra. Mamy teraz miejsca, gdzie... Tutaj powinno... Tu. Jest. Co za pech. Bak jest pusty. Zobaczę, gdzie uda mi się go napełnić. Czemu mam dziwne wrażenie, że niestety u tych braci... No to zobaczmy. A, brakuje benzyny. Oto w czym jest problem. Okej, sprawdźmy tych braci, może jeszcze coś nam pomogą. Trochę wątpię, no ale... Znowu ty? Tak, to znowu ja. Tak już było wczoraj. Proszę pana, ja tylko... Słuchaj! Nie mamy dla ciebie czasu, słodziutka. Nie bądź taka natrętna. Mój brat i ja możemy sobie jeszcze coś pomyśleć. Wymyślicie? Szkoda, gdyby przytrafiło ci się coś złego, moja piękna. Okej. Potrzebny mi węgiel do pociągu, ale w podajniku zabrakło benzyny. Pomyślałam, że mogliby mi panowie sprzedać nieco paliwa. Więc już wyjeżdżasz. Przykro mi, nie mamy benzyny, ani kropelki. A co to za odgłos silnika tam za tobą? A, ten! On działa na prąd, widzisz? A dym? A dym? Też działa na prąd? Patrz ją. To nie twój interes, panienko. Iluś mojego niosa. Idiota. Nie przeszkadzaj nam pracować. Ta, nie przeszkadzaj Igorowi i Iwanowi pracować. Ale mnie potrzeba tylko trochę benzyny. Nie mamy paliwa! Nie mamy benzyny! Ani kropelki! Nie ma benzyny. Nie ma benzyny. Hej, drogi panie, potrzebuję paliwa i wygląda na to, że je tu macie. Ach, głupiutka! Nie rozumiesz słów, nie ma? Mówiłem już, że nie mam ani kropelki! Nie ma benzyny. Ten brat jego. Nie dacie mi benzyny, nie uda mi się załadować węgla i będę zmuszona tu zostać. A co my mamy do tego? Wy chyba nie macie ochoty mi pomóc. A teraz
Do widzenia. Ech. A tu co jest? Co to jest odkiecialnie łocięta tu się? A co to mamy? Piesek jakiś zimowy, czy co? Co to jest? Mały niedźwiedź? Ty kretyński woże z sadła! Poczekaj, zaraz cię złapię! A ten śpi w najlepsze. Podmienimy? Podmienimy, dokładnie. Nie wiem, czy to dobry pomysł iść tu głębiej, ale... Zerknijmy. Wow, pusty stolik. Fascynujące. Przepraszam, proszę pana, czy pan śpi? Czego ty chcesz? Muszę coś powiedzieć twojemu bratu. Iwan, on mnie zostawił. Mój brat, on mnie zostawił samego. Jakże mi cię żal, Igorze. Durne zwierzę! Cała kasa, którą mogłem na nim zarobić, poszła w diabły! Tam jest Iwa. On się ucieszy. Wy nie idźcie, panienko. Co za człowiek? Pozwoliłeś jej odejść? Jesteś głupszy od Yuki, Igor. Zupełny kretyn. O mały włos. Po co był... Jest tam możliwość, żeby zerknąć na stolik. Może w przyszłości coś tam będzie ciekawego do zebrania. Kto wie? Ale dobra, mamy to, co chcieliśmy. Więc lejemy, uruchamiamy, napełniamy, pierdzielamy. Czyżnie piękny plan, ale czy wykonanie będzie równie piękne? To jest Syberia, to ostatnia stacja ponoć do zimowej otłani, więc założę się, że nie. Się stało? Pan Vorarlberg zniknął. Co? Był w pociągu, a teraz go tam nie ma. Nie panikuj, Oskarze. Nie mógł odejść daleko. Pójdę i przyprowadzę go. On nie czuje się najlepiej, Kate Walker. Do tego taki mróz wokół. Wiem, wiem, ale uspokój się. Już biegnę go poszukać. Ta teraz uciekła, no. Jakiś gazeciarz jest. Może tu poszedł. Chyba nie. Może ty wiesz, gdzie on jest? O co chodzi? Pułkowniku,
Zreperowałam podajnik węgla i udało mi się otworzyć furtkę. Tym razem przymknę na to oko, ale pani naruszyła własność państwową, panno Walker. Służbom naprawczym to się nie spodoba, to pewne. Choć z drugiej strony tak rzadko do nas przyjeżdżają ostatnimi czasy. Ja osobiście nie będę sprawiał pani żadnych kłopotów. Nie, fajnie. Szukam jednego z moich przyjaciół. Czy przypadkiem nie widział go pan w okolicy? Przykro mi, nie było tu nikogo. Mój przyjaciel Hans wyszedł z pociągu bez uprzedzenia mnie. Ma pani na myśli, że nie wykonał rozkazu? On nie jest już młody. A nasz maszynista to przykład wzorowego przestrzegania zasad. Pasażerowie nie powinni opuszczać pociągu bez przyczyny. Przed nami daleka podróż. To prawda. Wasz maszynista wydaje się zbyt, jak to powiedzieć, spięty. Proszę wybaczyć, pułkowniku, ale muszę wyjść na chwilę. Proszę cię mną nie przejmować, panno Walker. Okej, czyli tu go wcale nie było. Może gdzieś na dole, może z Malcolm gada na przykład. Okej, czy tutaj też znajdziemy jakieś cylindry, które wątpię. W sensie, wiecie, te cylindry się podało do pozytywki w Syberii pierwszej, w pierwszej części Syberii. Mieliśmy tam historykę różne, powiedziane przez Hansa bądź Annę. O, więc jeszcze tu jestem. Tak. Malka, czy nie widziałaś mojego przyjaciela Hansa? On źle się czuje, muszę go szybko odnaleźć. Taki mały pan? Tak, widziałam. Opowiadał mi o mamutach i dalekich miejscach. Widziałaś Hansa? Gdzie on jest? Poszedł do pana Sirkosa. Powiedział, wpadnę na chwilę do starego przyjaciela. Zobaczę, co z tego będzie. O kurczę, czyli... Marko. Jak chcesz, Kate. I Hansu ogólnie był kiedyś? To by wyjaśniało jednak to, o czym rozmawiałem w ostatnim odcinku z tym maszyną nakręcającą pociąg, że jakim cudem jest, jak Hansa tu nie było, a jednak chyba był tu kiedyś. Okej. Okay. Mamuty. Syberia. Syberia. O, ja nie są ci bracia. Faktycznie jakieś gbury i w ogóle. Czy wszystko w porządku, Hans? Ojcze, Hans nie chce już zostawać na strychu. To nie jego wina. No pięknie. Majaczy. Fajnie są temperaturę przy okazji. No w sumie jak zaczynaliśmy grę, to tam Kate wspomniała coś o jego temperaturze, że jest rozpalony, jak to powiedział. Ła. No. Hey, Walker, co to wszystko ma znaczyć? Nie mam pojęcia, Oskarze. Hans miał atak gorączki i nie czuje się dobrze. Ależ to okropne, Kate Walker. Musimy coś zrobić. Tak dalej być nie może. Uspokój się, proszę. Zobaczę, co mogę zrobić. Dobrze, Kate Walker, ale pośpiesz się. Czyli raczej w dalszą drogę na razie nie ruszymy, póki, tak powiem, Hans nam tu umiera. No, niezbyt ciekawie się robi. W porządku, nie wiem, pójdziemy może do tego... Albo nie, najpierw może po kolei, jak już tu jestem, to pogadamy tutaj z obywatelem. Może on, nie wiem, jakieś leki ma na przykład na gorączkę, coś tego typu. Pułkowniku, proszę mi pomóc. Co mogę dla pani zrobić, panno Walker? Czy ma pan coś na uśmierzenie gorączki? Mój przyjaciel zachorował. Przykro mi, ale ostatnią paczkę pigułek sprzedałem w ubiegłym tygodniu. No, oczywiście. To jest właśnie szczęście w tygrach. Lekarz? A może apteka albo coś podobnego? W okolicy? To by mnie zdziwiło. Powiadają, że mnisi z klasztoru potrafią wykurować człowieka. Przynajmniej mieszkańcy z dołu czasem do nich chodzą. Pragnę podziękować za pańską pomoc, pułkowniku. Cała czynność po mojej stronie, panno Walker. Mnisi, tak? Czyli to jest jakiś klasztor? A czy coś było widać chyba?
tej strony, jak się pójdzie. Bo o to chodzi. Dobra, może Oskar coś nam jeszcze powie ciekawego? Oskarze? A gdzie jest Hans? Ty wciąż tutaj, Kate Walker? Jesteś bardzo potrzebna panu Wollarbergowi. Hans czuje się bardzo źle, Oskarze. Musisz mi pomóc go wyleczyć. Nie posiadam wystarczającej wiedzy na temat mechaniki ludzkiego ciała. Ciało człowieka to skomplikowany system, Kate Walker. Dobrze. Oczywiście, rozumiem. Znajdę kogoś bardziej kompetentnego. Proszę, pospiesz się, Kate Walker. Hans Wollarberg wygląda, jakby tracił siły. Wrócę, jak tylko znajdę pomoc, Oskarze. Oskarze, czy pan Wollarberg chorował na to już wcześniej? Nie znam pana Wollarberga lepiej od ciebie, Kate Walker. Jestem tylko automatem, maszyną stworzoną przez geniusza. Uczucie troski, które odczuwam wobec mojego twórcy w tym momencie, jest zaledwie wynikiem kombinacji ustawienia trybów, mających na celu wywołanie tego efektu. Nie lubię, gdy mówisz w ten sposób, Oskarze. Jeśli wyjedziemy teraz, Oskarze, to z pewnością znajdziemy kogoś po drodze, kto nam pomoże. Nic z tego, Kate Walker. Przed nami długa i niebezpieczna podróż. A co zrobimy, jeśli po drodze nie znajdziemy pomocy? Chyba masz rację. Oskarze, muszę spróbować znaleźć pomoc w miasteczku. Z żalem stwierdzam, Kate Walker, że na pewno nie ma w nim lekarza. Musi ktoś być. Co ludzie robią, gdy zachorują? Idę poszukać pomocy. Tak, pospiesz się, Kate Walker. Okej, dobra. Oskar niezbyt nam pomógł. Ten tutaj ziomeczek też niezbyt. Ten generał. No to co? To może tylko, nie wiem, Malka może. O, Malka. Ona będzie coś wiedzieć, skoro matka jej umarła. To może by ktoś był przy tym, jak nie wiem, próbował ją ratować, żeby jednak nie zmarła. No jak nie, no to do tego Sirkosa jeszcze się pójdzie. Do tych braci wolę nie. Bo i tak pewnie mi niezbyt pomogą. Tak, Kate? Mój przyjaciel Hans jest bardzo chory. Potrzebuje opieki. O, on może umrzeć, prawda? Jak mama. Nie wiem. On tak bardzo chce dotrzeć do celu swej podróży. Czasami to nie wystarcza, Kate. Od małego Hans marzył o wyspie zwanej Syberią. Syberii nie ma. To tylko bajka, którą opowiadają dzieciom do snu. A ja już nie jestem dzieckiem. A ja wierzę w tę bajkę, Malko. Więc chyba musisz pomóc swojemu przyjacielowi, Kate. Tyle to ja wiem, powiedz mi, Malko. Nie wiesz, kto mógłby mi pomóc wyleczyć Hansa? W barze pana Sirkosa jest wiele specjalnych napojów. Nie, muszę znaleźć lekarza. W takim razie idź do klasztoru. Pewnie w klasztorze mieszkają mnisi. Dokładnie. Mnisi w czarnych habitach. Oni są naprawdę straszni. Ależ ich nie musisz się obawiać. Mnisi to dobrzy ludzie. Więc oni mogą wyleczyć Hansa? Patriarcha to srogi staruch. Nie wyleczy twojego przyjaciela, jeśli nie będziesz przestrzegać ich zasad. A skąd ty to wiesz, Malko? On nie zajął się mamą od razu. Z powodu zasad. I dlatego umarła. Tak mi przykro, Malko. Aż ty. Zaraz się okaże, że mnichem jest patriarchą całym, jest jakiś automat. A tędy jest to. Tego klasztoru, nie wiem. No, to by się zgadzało, patrząc na to, w jakiej pozycji jesteśmy teraz w pociągu. O właśnie. Jest nieco za zimno. A to co? To nie działa. I co teraz? Kluczyk raczej tu nie pasuje. Monety też chyba tu... No niestety. No dobra, dobra, dobra. Idziemy dalej. Jest nieco za zimno. Potrzebuję ciepłego ubrania. Kurde, serio?
Po tylu różnorakich stacjach chodziłaś, za dnia, jak i w nocy, wtedy ci zimno żadne nie przeszkadzało, no. Czy tam upał na przykład też, bo Parkstadt na przykład, jeśli pamiętam, o, zacerowali dziurę tam. Po Parkstadt, jak pamiętacie, ta szarnia na pierwszej części, to kurczę, no tam sądzę, że było strasznie dużo i na przykład tam mogłaby spokojnie narzekać, że było gorąco, a nawet tej kurtki swojej nie ściągnęła wtedy. Za zimno i kurczę. Oci czarny, oci narnie, iririrem. Elena zaśpiewała. Dobry wieczór. Dobry wieczór, milady. Witamy w słynnym lokalu Circosa, sercu wszelkich sztuk i uciech. W czym mogę pomóc? Właśnie przybyłam. Nazywam się Walker. Kate Walker. Urocze miasteczko. Dzień dobry, panno Walker. Jak się miewa nasz przyjaciel, pan Hans Vorarlberg? Nie mam dobrych wieści. A, jeśli mogę jakoś pomóc, czegokolwiek sobie pani zażyczy, proszę tylko krzyknąć. Proszę mi powiedzieć, panie Circos, czy to pan zaopiekował się Malką? Nie mogłem kruszyny zostawić tak na bruku. Co się stało z jej matką? O, cyganka zajmująca się Bóg raczy wiedzieć czym. Przyszła tu półmartwa i szalona z gorączki. A mnisi jej pomogli, prawda? Można i tak to ująć. Gdy wreszcie przestali być tacy nadęci, zabrali ją do klasztoru na leczenie. Ale dla tej biedulki było już za późno. To stado wron wymyśla najdziwniejsze zasady. Zostawiliby człowieka, by zgnił prędzej, niż pobrudziliby swoje święte habity. Nie znoszę ich, panno Walker. Jakie zasady ma pan na myśli? To głupi stary obyczaj. Aby zadecydować, czy umierający w ogóle umiera, patriarcha klasztoru spogląda na twarz pacjenta, zanim powie ta lub nie. Jak to? Nie rozumiem. Zakonnicy w jakiś sposób tworzą odbicie twarzy pacjenta na kawałku tkaniny. Coś podobnego do całunu turyńskiego. Okej. Panie Circos, obawiam się o zdrowie Hansa. Ojej, to moja wina. Nie powinienem był go prosić o pomoc. Jaką pomoc? Nic takiego. Chciałem tylko, by moje mechaniczne mustangi znowu zaczęły brykać. Proszę się nie obwiniać. Hans był chory przed złożeniem panu wizyty. Nie ma pan z jego chorobą nic wspólnego. Panie Circos, czy nie wie pan, kto mógłby wyleczyć Hansa Vorarlberga? O, łapiduchów nie ma tu zbyt wielu, ale zawsze można spytać mnichów. Mnichów? Ludzie powiadają, że patriarcha klasztoru posiada moc leczenia. Mówią też, że jest stuknięty. Fanatyk między nami mówiąc. Cóż... Nieważne. Nie mam wyboru. Uf. Panie Circos, czy mógłby mnie pan przedstawić patriarsze klasztoru? Jeśli mam być szczery, lepiej niech się pani trzyma od niego z daleka. A dlaczego? Czy słyszała pani kiedykolwiek artystę i kapłana śpiewających w duecie? Oni uważają mój lokal za jaskinię rozpusty, a mnie za starego, zdziwaczałego heretyka, który odciąga ich owieczki od ołtarza. Panie Circos, XIX wiek już dawno się skończył. Ale nie tutaj, panno Walker. Proszę mi wierzyć, lepiej, żebym nie maczał w tym palców. Czy w klasztorze jest telefon? A, tam nawet nie ma elektryczności. Musi się tam pani przejść osobiście, panno Walker. A potem jeszcze przekonać mnichów, by zajęli się pani przyjacielem. Zapowiada się świetnie. Jak dojść do klasztoru? Kiedy pani stąd wyjdzie, proszę skręcić w prawo. Na pewno pani trafi. Wielkie dzięki. Brr, tam jest zimniej niż na biegunie, panie Circos. Czy do klasztoru można dojść tylko na piechotę?
Może jest tu jakiś środek transportu? Niech pani o tym zapomni, panno Walker. Tam wejdzie tylko kucyk. Obawiam się, że będzie pani musiała wejść na piechotę. Muszę przyznać, że nie bardzo rozumiem tę historię z całunem. Tuż za miasteczkiem mnisi postawili coś w rodzaju metalowej skrzynki. W niej znajdują się lniane kawałki tkaniny. Jeśli położy pani tkaninę na twarzy chorego człowieka, w dziwny sposób pochłonie jego pot i inne płyny. Dzięki temu obraz jego twarzy pojawi się na lnie. Więc patriarcha formułuje swoją diagnozę patrząc na ten obraz? Przynajmniej na jego podstawie można powiedzieć, czy opłaca się ciągnąć delikwenta na górę do klasztoru. Rozumiem, że każdy może wziąć całun, gdy uzna, że jest mu potrzebny. Źle pani rozumie, panno Walker. Tylko jedna osoba jest odpowiedzialna za to, kto otrzyma całun. Jest nią Malka. Jest dumna ze swej funkcji. Patriarcha osobiście powierzył jej to zadanie. A ta mała wywiązuje się ze swej roli. Niech mi pani wierzy. Okej. Jest za zimno. Nie dojdę do klasztoru w tym stroju. Święta racja, panno Walker. Lepiej uważać przy takim chłodzie. Nie mógłby mi pan pożyczyć czegoś ciepłego, pani Circos? Nie będzie to takie proste, biorąc pod uwagę pani mocno odmienne wymiary, panienko. Cóż, może ma pan rację. Proszę wybaczyć. Poszukam ubrania gdzieś indziej. Muszę już iść. Dobra, to... Proszę się spieszyć, panno Walker. Tak. I powodzenia! Się przyda, pani Circos. Pójdź do Malki. O, żetonik. Pewnie do tego urządzenia z tą tkaniną tamten, no, to by się zgadzało. No i gdzieś pociuchy, może u tego u góry będzie można coś pożyczyć sobie. Powiedz mi, co słychać? Powiedział mi, dlaczego nie mogli wyleczyć jej w klasztorze. Tak, Kate. Czasami ludzie są tak ciężko chorzy, że nie można ich wyleczyć. A czy twój przyjaciel jest ciężko chory? Mam nadzieję, że nie. Pomogę ci. Malka, możesz mi pomóc? Jeśli twój przyjaciel jest trochę chory, to trochę mogę, byś się nie smuciła. Spójrzmy. Może spróbujemy. Wiesz, tak jak z twoją mamą i mnichami. Po drodze do klasztoru stoi skrzynka z lnianymi płachtami. Mnisi nazywają je całunami. Dam ci żeton, byś mogła wyjąć jeden. To bardzo ważne, Kate. A co potem mam zrobić z całunem? Weź go i połóż na twarzy twojego przyjaciela. Dobrze, spróbuję. Dobra, to idziemy. Dziękuję za pomoc. Wróć do mnie jeszcze. Lubię cię, Kate. No to idziemy teraz do strony tego klasztora, bo miejsce, gdzie były te całuny, był jeszcze dla nas dostępny, mimo że nie mamy jakiegoś mega ciepłego ubrania. Tak? To był dostępny, więc od razu tam pójdziemy i wrócimy do Hansa. Kurczę, jaki wielki ten klasztor. Już myślałem, że zostawi tak otwarte. Czekaj, ile ma takich żetonów przy sobie? Patrz, nie wiem. W jakimś czasie ta Malka wraca tutaj z jakimś kluczykiem i opróżnia tą machinę z żetonów. Nie byłoby to głupie, no ale... To nie nasz punkt, temat do rozmyśleń, więc wróćmy po prostu do Hansa. Czemu ja się nie dziwię, że to nie mogło być takie proste? Wysiadamy z pociągu, nakręcamy i jedziemy w dalszą drogę. O nie!
Nieźle się odbiła jego twarz na tym. Spocona, czy co? Tak, chyba po prostu pot, jakby pobieraj, rysuje jakby tą twarz. Dobra, to teraz zerknijmy i spytajmy się tutaj koleżki, czy przypadkiem nie ma nic ciepłego. Nie będzie mu potrzebne. Pułkowniku, proszę mi pomóc. Pułkownik, nie generał. Mogę zrobić, pan Walker? Muszę się dostać do klasztoru, ale na zewnątrz jest tak zimno. Prawda. Może znajdziesz coś cieplego na strychu. Zaraz przyniosę drabinę. Oczywiście pokryję koszt tych rzeczy, które wezmę. Nie przesadzaj, Katiuszko. Jesteś dla mnie jak promyk słońca w tym starym, nudnym sklepie. A słońce nie wschodzi tu codziennie. Patrzcie go, jaki miły. Na strychu z pewnością znajdzie pani coś dla siebie. Proszę bardzo, panienko. Ja tam nie mogę wejść. Rozumiem. Dobra. To wiem. Chyba to, prawda? Teraz, prawda. Gdzie znaleźć miejsce, by się w to przebrać? No. No bo łazienkę mamy. W końcu zblokowaną. Pierwsza część w ogóle nie było dostępu do niej. Drzwi były, ale no. A tu czegoś jeszcze ciekawego? Przypadkiem? No nie. Dobra, to maszerujemy się przebrać. Ach, nareszcie, choć odrobina prywatności. Ciepło i nawet przyjemnie. Lebo korzystałem z telefonu, zobaczmy ile tu jest numerów. Oskar, mama, biuro. Sunęła numer Dana i Oliwii. Czemu? Jeszcze nawet gogle sobie upierze. Patrzcie, żeby jej nie dmuchało w oczy. Jaki fajny zajączek. Wow. Dobra. Natomiast tutaj zakończymy kolejny odcinek z Syberii, drugi. Bądź 13 ogólnie, patrząc od jedynki. I sprawą klasztora zajmiemy się w kolejnym odcinku, więc na tej chwili bardzo dziękuję wam za uwagę, za obecność, za łapki. Jeśli ktoś tu jest nowy i dotrwał do tego momentu, to pamiętaj, jeśli ci się podobało, o subskrypcji. Tyle. Dzięki wam. Jeszcze raz trzymajcie się, do następnego. Hejos.